Panu. To jest bardzo prosta zasada. W moim sercu jest przynieść do domu Ojca. I tak najprościej, jakbym powiedział, zawsze przynieść sam. Przynieść sam, położyłem ten koszyk tutaj specjalnie, żeby przynieść sam. Zawsze nam podają, przychodzą do nas, tak? Przyjdź, przynieść sam. Przynieść sam do domu Ojca. Dlaczego o tym mówię? Jakiś czas temu zastanawiałem się, chciałem mojemu synowi, który ma 4 lata, założyć konto w banku. Jak nigdy wszystko idzie łatwo, tu miałem problem z zaświadczeniem o tym, że jestem jego ojcem. To jest zaświadczenie takie urzędowe. Nie mogłem tego dostać. To takie proste, tak? W pewnym momencie na modlitwie usłyszałem: przynieś te pieniądze do domu Ojca. Bardzo rozumiem, o co się rozchodzi. Oddałem. Oddałem pieniądze, które odkładam na syna, są w Królestwie Bożym. Dlaczego? Dlatego, że są tu zainwestowane, tu będą spieniężone, jeżeli leżą w banku na koncie. To tak naprawdę obraca nimi ten świat. A to my mamy obracać finansami. Więc najbezpieczniejsze finanse są w Królestwie, w domu Ojca. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jutro przyjdzie Jezus, to skarb, który dostałeś, używa świat i Królestwo. Dlatego przynieś sam do domu Ojca. Amen. To jest dobry pomysł. Wyrazów wdzięczności, którą okazujesz za tego, co się stało w Twoim życiu. Nie płacisz za nic. I tak naprawdę też, jak wielokrotnie Wam mówiłem, Bóg nie oczekuje od Ciebie niczego za to, co zrobił dla Twojego życia. Ale jeżeli w Tobie powstaje przestrzeń wdzięczności, to każda dziedzina życia, łącznie z dziedziną finansową, staje się takim miejscem, gdzie Ty masz szansę tą wdzięczność objawić. Objawiasz wdzięczność. Objawiasz wdzięczność. Dlaczego poprosiłem dzisiaj Norberta o to, żeby coś tam powiedział na temat finansów? Wiecie dlaczego? Bo przez kilka ostatnich lat przyglądam się na niego, na jego życie związane z finansami. I pomimo mnóstwa błędów, które popełnił w swoim życiu, to nauczył się tego, że kiedy daje siebie, rozumiecie, tego się nauczył. To jedno mogę powiedzieć na pewno, czego on się nauczył, że kiedy daje siebie, to Bóg bierze to, co on dał i dokonuje tym nadprzyrodzonego obrotu. Ten nadprzyrodzony obrót służy innym ludziom i jemu samemu, czyli Norbertowi. Zauważyłem, jak jemu służy ten obrót. I narobił różnych błędów, mówił o swoim synu. Jest w trakcie rozwodu, jest w trakcie trudnych rzeczy życiowych, które się kończą, dzięki Bogu, już nareszcie. Ale odnalazł w życiu pewną formułę. I tą formułą było dawać siebie. Siebie. Wiecie, całe nasze życie powinno być jednym wielkim kanałem wdzięczności. A pieniądze są bardzo ciekawą rzeczą, ponieważ je dobrze widać.